W tym filmie chciałbym znaleźć długość średnicy zaznaczonej na tym rysunku. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym zadaniem samodzielnie. Ok, zastanówmy się, o co tutaj chodzi. Odcinek AB to na pewno jedna ze średnic okręgu, bo przechodzi przez środek okręgu, przez punkt O, a punkty A i B leżą na obwodzie okręgu. Co w takim razie wiemy? Zastanówmy się nad kątem C. Wiemy, że jest to kąt wpisany, czy wiemy, na jakim oparty jest łuku? Oparty jest na tym łuku, a ten łuk to dokładnie połowa okręgu. Kąt C jest kątem wpisanym, punkt C jest jego wierzchołkiem, to są jego ramiona, przecinają okrąg w punktach A i B i wyznaczają w ten sposób łuk AB, ten łuk zaznaczony na zielono. Jeżeli ten łuk to połowa okręgu, to kąt środkowy oparty na tym łuku ma miarę 180 stopni. W takim razie kąt wpisany oparty na tym samym łuku ma miarę o połowę mniejszą, czyli 90 stopni, czyli to jest kąt prosty. Co z tego wynika? Z tego wynika, że trójkąt ACB jest trójkątem prostokątnym. Na rysunku widać, że średnica okręgu to jego przeciwprostokątna. Jeżeli to jest trójkąt prostokątny, to możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. 15 do kwadratu dodać 8 do kwadratu równa się długość odcinka AB do kwadratu. Zaznaczmy go innym kolorem i oznaczmy jego długość przez x. Równa się x do kwadratu. 15 do kwadratu to 225. 8 do kwadratu to 64. Równa się x do kwadratu. 225 plus 64 to 289 równa się x do kwadratu. 289 to 17 do kwadratu. Jeżeli nie jesteście tego pewni, to możecie popróbować z innymi liczbami i to sprawdzić. x równa się 17, czyli długość średnicy wynosi 17.